Hej, witajcie na moim kanale, realizacja dźwięku Kacper Dąbrowski. Pokażę wam dzisiaj, jak wyrównywać wokale w Cubase'ie. No więc ja mam odpalonego Cubase'a i mam już tak specjalnie nagrane dwa nierówne wokale, żeby pokazać wam, jak można je wyrównać. Taki, ha, surprise, nie? No dobra, pokażę wam, jak one brzmią teraz. I jak tu wiedzieć, komu ufać może świat? I komu ufać mam? Dobra, generalnie jest w miarę ok, tak tutaj mamy w tych kilku słowach jest nierówno. Ufać może świat. Ufać może świat jest zdecydowanie nierówno. Zobaczmy sobie, do której wersji chcemy dorównywać, tak? Zobaczmy sobie najpierw pierwszą po lewej stronie. Ufać może świat. Ok, kontra druga. Ufać może świat. Ok, ja zdecydowanie bardziej wolę wyrównać sobie to do wersji pierwszej. Także w tym celu przezoomujemy sobie widok. Klikam Ctrl i rolką myszki to steruję tym. I teraz wchodzę, dwa razy klikam w ścieżkę, którą chcę wyrównać. Ona ma odpalony projekt Okno Vary Audio, dlatego że wyczyściłem sobie troszeczkę, ale i nas interesuje to, co się tutaj dzieje, czyli po lewej klikamy sobie w funkcję Audio Warp. No jak sobie w to klikniemy, to musimy kliknąć Free Warp. Jak to klikniemy, to możemy sobie generalnie teraz robić ze ścieżką, co nam się podoba. Także, żeby sobie wyrównać fragment ścieżki, wybieramy sobie fragment, który nas interesuje. Tak, trochę odzoomuję, bo nam się tu zaczął psuć obraz. I w Cubase'ie, od Cubase'a 9 jest taka fajna funkcja właśnie Zones się nazywa, wiem, że w Cubase'ie 10 jest to jeszcze bardziej rozbudowane, więc nie otwieramy kolejnego okna z tym, tylko właśnie korzystamy z tej funkcji Zone, żeby to okno edycji widzieć jednocześnie z naszym timeline'em, tak, żebyśmy widzieli też jedną ścieżkę pod drugą. To nam bardzo ułatwi, ponieważ zrobimy sobie bardzo szybki zabieg, czyli pierwsze, co zrobimy, jeżeli chcemy sobie wyrównać daną frazę całą i w jednej frazie jakby manewrować, to połóżmy sobie takie dwa, nie wiem, oddzielniki, jak zwał, na początku tej frazy, którą chcemy wyrównać i na końcu. Robimy to dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy i na przykład powiedzmy, że chcemy wyrównać, zobaczmy. Ufać może świat. Wejście świat, tak, i mamy tutaj świat i chcemy to przesunąć. Przesuniemy też całą ścieżkę, tak, a tego nie chcemy. Dlatego zaznaczamy sobie początek frazy, na której pracujemy i koniec frazy, na której pracujemy. Teraz jeżeli ja przesunę świat, to nam się tylko jakby dorówna wokół tej frazy, znaczy w tej frazie. No ale zobaczmy sobie w takim razie, widzimy sobie na górze, kiedy to się nam łączy, kiedy się nie łączy. Widzimy, że tutaj się nam nie łączy. Ufać może się... Także możemy się posiłkować tym obrazem tutaj. No to zróbmy, posiłkujmy się w takim razie. Początek frazy, której klikam, początek frazy, na której pracujemy i jej koniec. I chcę wyrównać jej, takie widzę, po prostu już wizualnie porównuję to do tego, co widzę tutaj, tak? Więc zróbmy sobie tak i mamy wizualnie to dopasowane, zobaczmy, jak to brzmi. Patrz może świat. I jeszcze świat nam został do poprawy. Tu też zrobimy sobie wydłużenie frazy i to możemy przesunąć i będziemy musieli to skrócić. Ten nasz T jest w takim miejscu konkretnym. Przesuniemy sobie to T. Widzimy, że już się nam dopasowało to wszystko. Zobaczmy, jak to brzmi. Może świat. I jest równiutko. Teraz takie coś, jak się tutaj pojawiło, czyli bardzo krótki jakby fragment rozwijamy na bardzo długi fragment. To jest bardzo złe i generalnie staramy się tego unikać. W ogóle generalnie staramy się nagrywać równo, tak? Tylko jeżeli na przykład artysta już poszedł, nie mamy szansy tego nagrać jeszcze raz, no to można się wtedy tym posiłkować. Ale zasada jest taka, żeby jednak nagrywać to równo. Też artysta wtedy może po prostu ćwiczyć to i będzie też lepiej się sprawdzał w warunkach live'owych, tak? Zobaczmy, czy nam powstał jakiś glitch ciekawy. I może świat. Na szczęście nie. Czasami zdarza się, że powstaje. Jeżeli powstanie, to po prostu taki fragment, którego nie używamy, sobie usuwamy i tyle. I mamy coś takiego. Od początku. I jak tu wiedzieć, komu ufać może świat. Zobaczmy dalej. I komu ufać mam?
No widzimy, że szybciej trochę nam się kończy, szybciej nam się troszkę kończy w lewym kanale dźwięk, więc zróbmy sobie to już tak dla świętego spokoju troszkę. Zobaczmy. I jest lepiej. Także widzicie, to jest to dosyć bardzo prosta rzecz. Wiem, że w Cubase 10, ja nie mam jeszcze Cubase 10, natomiast wiem, że jest funkcja, która robi to automatycznie. I podejrzewam, nie powiem wam na pewno, ale podejrzewam, że może to być troszeczkę zgubne, tak samo jak w przypadku automatycznej korekcji intonacji, że pewnie mogą powstać jakieś glitche, których nie skontrolujemy, tak? Po prostu zaznaczymy sobie, nie wiem, 5 ścieżek. Oczywiście ta funkcja z automatycznego dopasowania jest świetna. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, chórek 6-7 osób, no to zanim my to zrobimy ręcznie, to minie naprawdę dużo czasu. A taka funkcja w Cubase super fajnie, że jest, natomiast jeżeli z niej skorzystamy, jak będę miał kiedyś 10, nagram też materiał o tym, jak to robić z tą funkcją. Jeżeli z tego skorzystamy, to upewnijmy się, że nigdzie nie powstały żadne glitche i tak dalej. Tak? To jest niestety bardzo niedoskonałe obróbka taka dźwięku. No dobrze, to chyba w temat tak naprawdę, co ja chciałem przekazać, to przekazałem. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście. Jeżeli wam się podoba content, to subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli macie jakieś pytania, to skomentujcie. Ja ze swojej strony zapraszam na Facebooka, na Instagrama. No i trzymajcie się. Hej!